Halo, halo, witam Was w kolejnym odcinku z Dreamworlda. Okej, na wstępie chciałbym się Was zapytać, jak nazwiemy naszego kolonistę, tego nowego kolonistę, czyli tą kobietę. I możecie w komentarzach pisać swoje sugestie, jak ją po prostu nazwać i najlepszy komentarz, który zostanie wylosowany, po prostu zostanie tak nazwana. Okej, co my tu mamy? Momencik, ja sobie jedną rzecz o. Dobra. Co my tu mamy w naszej kolonii? Tak, dzisiaj fajnie by było ten szpital zrobić. I fajnie by było tak samo ukończyć badania nad tymi łóżkami szpitalnymi. A widzę, że już praktycznie skończyliśmy. Bo ta nowa kobitka jest właśnie. Ona się będzie badaniami zajmować. Tak jest. No i dobrze. My polujemy ostatnio na te mawoły. Tak, na te mawoły polujemy, dobra. Fajnie by było, abyś ty na przykład Stalker przetransportował te mawoły. Tę alpakę też można porobić, bo z nich po prostu będzie dużo mięsa i warto te większe zwierzyny polować. Żeby potem mieć spokój. Aha, koczek zbiera te leki. No i dobrze, te leki też się na pewno przydadzą. Na bank się przydadzą. Tego koziorożca tak samo można upolować. No i myślę, że z polowań by było na tyle. Kurde, ale burza, napierdziela. Jezu, aż słuchawki muszę podciszyć, bo mam mega głośno tą burzę. Nie wiem jak u was, ale u mnie to jest mega, mega głośno. Nie mamy drewna. O cię pieron. Dobra, musimy ogarnąć drewno. Myślę, że tutaj możemy parę drzewek wykarczować. Nic się nie stanie większego. Tego indyka tak samo można upolować. Wow, sporo tego jedzenia, co? No, sporo tego jedzenia mamy, strasznie. Ale dobra, najwyżej powiększymy po prostu naszą lodówkę. I będzie gitarka. Okej. Okay. Jak z tymi badaniami? No już końcóweczka. Fajnie by było, żeby to ogarnęli. Jeszcze jedno. Czemu nikt się budowaniem nie zajmuje? Kto jest takim budowniczym? Czemu na przykład koczek tego nie robi? Aha, on jest myśliwy. Stalker też jest. Okej. Okay. Zrobiliśmy te badania. Fajnie by było teraz zacząć. To chyba jak zrobimy, to będziemy mogli. Nie, ja chcę bronię robić. Dobra, to chyba to będzie. A, to będzie to. To będzie do broni. To gas operation. No, jakieś tam lepsze bronie będziemy mogli budować i chciałbym zrobić te długie karabiny maszynowe. One są dobre. Dodatkowo musimy jakiegoś budowniczego na dwójkę wziąć. O. Stalker, weź kurde, ogarnij te budowę wszystkie. No. Będzie gitarka. A jak w ogóle z tym kopaniem tego subrastali? Wykopał już, dobra. No to super stal to całą wykopiemy. Ile będzie po prostu można, to wykopiemy. Żeby ją zmagazynować i. No ona się na pewno przyda. Ona z tego co pamiętam się przydaje do tego. Do tego multi-analizatora, analizera. O. Dobra. Jedzenie tu się produkuje. 37 jedzenia mamy. W ogóle sporo tego jedzenia. Myślę, że można zrobić coś takiego do na przykład 50, żeby robili.
Bo na co nam więcej tego jedzenia? Fajnie by było, żeby jeszcze ktoś tym ogrodnictwem się zajął. To koczek powinien. Aha, on już idzie zbierać te drzewa. No i gitarka. To dawaj szybko, koczak, ogarnij to. A, tutaj stalker ma do naprawy te mury nasze. A, i te działka musimy zrobić. Komponentów mamy 18, metalu 430. Fajnie by było więcej metalu jeszcze wydobyć. Na pewno nam się przyda ten metal. Bo wątpię, żeby tyle metalu nam po prostu starczyło do wybudowania trzech działek. Ogólnie ten system obronny będziemy zmieniać, bo on się słabo sprawdza. Ja to na następny odcinek przygotuję taki, kurde, sobie jakiś plan i zrobimy taki system obronny z pułapkami. Ostatnio na YouTubie widziałem coś takiego u pewnego YouTubera i to się mega, mega dobrze sprawdzało. Ale to na następny odcinek po prostu sobie przygotuję, jak to wyglądać ma. I ogarniemy temat. Załaduj generator, chłopie. Prądu nie ma, kurde. Oni zamiast ogarniać to szybko, to się zajmują innymi, mniej ważnymi sprawami. Ten drugi też można odpalić na tą chwilę. Niech tutaj baterie się doładowują. Aha, kurde. Włącz, uzupełnij. No i gitara. Dobra. I co, już drewna nie mamy, nie? Nie, mamy 93. A, tu jest. Dobra. Chociaż więcej by się przydało. 93 to zaraz. Zaraz wykorzystamy. Tu mamy parę, możemy wykarczować. No i te możemy trochę dalej, o. Bo fajnie by było ten las zostawić, żeby tu po prostu zwierzaki się jakieś pojawiały. Bo to wiadomo, będzie blisko naszej kolonii. I na pewno się to przyda. Dobra, tu zaczęła na drugim... Aha, i musimy te łóżka szpitalne ogarnąć. Metalu ją zrobimy. Zrobimy tak, tak, tak. Okej. Tylko metalu nam znowu zabrakło. A leków nam wystarczy, bo to chyba z tych leków, nie? Których, tak, to jest z tych. A nie z tych super apteczek. No dobra, to niech ogarniają temat. Tak samo ten metal, kurde, no. A po czym oni się zajmują? Aha, ten jedzenie ciągle trzaska. Wow, ile mamy tego mięsa. Masakrycznie dużo. Nie wiem, czy to w ogóle będziemy mieli gdzie magazynować te ciała. No nie będzie gdzie. Fajnie by było troszkę powiększyć ten magazyn. Możemy coś takiego zrobić, nie? Powiększymy, no. Będzie trzeba, no nie ma co. Okej, o tyle powiększymy gdzieś. No i myślę, że będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej, bo będzie więcej miejsca. Dobra. Ona tymi palaniami, koczak są, gdzie ty? Zbiera dąb. Dobra, on tutaj karczuje te lasy. On wygładza... Aha, do stalker tu tym budowaniem się zajmuje. Tylko tego jest sporo roboty po prostu, jest do ogarniania. Budownictwem. Tu nie zrobi, bo już metalu nie mamy, tak? W ogóle te działka. Aha, już są zrobione dwa. Okej, zarąbiście. To wykopię. Zacznie tutaj kopać ten metal. Już będziemy mieli na kolejne działko i będziemy mieli na te łóżka. O kur...
Nie no, te drewno to niech on zrobi do końca. Bo tak myślałem, wiecie, żeby górnictwem się zajął, ale jednak te drewno też nam się mega przyda, więc niech tam skarczuje to do końca. 49 posiłków. Aha, i plaga teraz się powinien zająć sprzątaniem. No i gitara zajmuje się. To będzie trzeba wynieść. Aha, i ta kobita nie ma gdzie spać. Bo tutaj ten pokój będziemy ogarniać. No dobra. Ale. Aha, to plaga kopie. To nie ma nic do sprzątania? To bardzo dobrze, że mamy tak czysto, że nie trzeba co chwilę sprzątać. Bardzo mnie to cieszy. No, ładnie to wszystko wygląda. Właśnie, chciałbym jeszcze, wiecie co zrobić? Te generatory gdzieś wynieść. Nawet tutaj. Tu jak odkryjemy ten teren, jak wybijemy te biomechaniczne stwory, które tutaj się wyhodowały, to po prostu tutaj zrobimy takie miejsce na generatory, nie? Tylko no, będzie trzeba jakoś w najbliższym odcinku zająć się wybijaniem ich. Chociaż te karabiny by się lepsze przydały, nie? Bo nie wiem, czy obecni koloniści zdołają z nimi wygrać. A już badania. Bardzo szybko lecą te badania, powiem wam. Okej, to robimy to. I teraz chyba będziemy już będziemy mogli. To można wyłączyć. To można włączyć i chyba możemy już robić. To chyba będzie ten. Tylko ile na to będzie szło? 75 metali i 4 komponenty. Łocie, panie. Strasznie dużo tych komponentów. Dobrze by było wykopać. Gdzie tu są jakieś komponenty? Ta mapa jest niby taka ogromna, ale nie widzę komponentów. Czekajcie, spojrzymy gdzieś tu może. Tu nie ma. Żelaza tu jest pełno wszędzie. A komponentów to tak nie bardzo. A może gdzieś tutaj są? Nie ma. Nie, tutaj nie ma na pewno. A tu? Nie ma też. Kurtyna. Gdzie te komponenty się wszystkie podziały? W ogóle jest jakiś tam przedmiot produkcyjny, którym można produkować komponenty. O, tu są, dobra. Pyk, 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 pyk. Napierdzielaj to. Dalej, dalej, dalej. Gdzie tu jeszcze mogą być? No tak średnio bym powiedział, wiecie. O, tu są. No i dobra, myślę, że wystarczy na porządek. W ogóle Stalker jest mega zadowolony, nie? Zobaczcie, ile on ma plusów. Był na imprezie razy 15. Zobaczcie, ile to mu daje radości. Masakrycznie dużo. Ten też razy 13. Każdy jest podjarany tą imprezą i to tak z grubej rury. Dobrze, że Koczek organizował tą imprezę. Bo bez tego to by było? Było ciężko. Nieważne. Ajajaj. Wow. Czemu każdy jej nie lubi? Psychopatka, może dlatego? O. To jest psychopatka jakaś. Popatrzcie, ona z nikim nie ma dobrych relacji. Ktoś czuje, że ona to pójdzie na organy, wiecie? Bo nie wygląda to zbyt dobrze. Ale dobra, dajmy jej szansę. Może jednak, kurde, się zapozna z naszymi kolonistami i będzie gitarka. Taką mam nadzieję. Dobra. Trzeba będzie. Gdzie jest metal? Nie mogę metalu zaznaczyć, bo nie mam metalu, chyba dlatego. No dobra. Trzeba będzie pierw wydobyć ten metal i dopiero.
Poczekaj, czym ty się zajmujesz? Tak, co? Aha, on to chyba pójdzie polować zaraz, tak? A czy on może... Weź ty kop. O panie. Patrzcie, jak on kopie. I to jest na trójce, na czasie przyspieszonym razy 3. Dobra. Ja no, może daj sobie leski, to spokój, koczek. Długie wieże. To biło. Masakra. To nie wiem, może Martynka niech spróbuje swoich sił w kopaniu. Gdzie jest Martynka? A, ona transportuje te kłody. No dobra. W sumie dobrze. Ktoś musi to przetransportować. No i teraz będzie próbowała sobie kopać. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Nie, dupa. No nie wiem. No. Masakra z tym kopaniem, widzę. Masakra. Ale dobra, no niech se kopie. Ważne, żeby kurde coś tam robiła, nie? Dobra, to też trzeba będzie wykopać. Oprócz tego. Dobra. Stalker te działka napierdziela. No i super, mamy chociaż już obronę jakąś. Bez tych działek to trochę ryzykownie. Dokop to do końca. To też. Idź spać. Jomek. To sobie zjedz. Dobra. Aha, i on pewnie będzie teraz te łóżka szpitalne ogarniać. To my już zrobimy tak. Metal. Ten pokój dla tej naszej psychopatki. Jest dobrze, 5 na 4, tak jest. Podłogi wygładź. Okej. Aha, jeszcze tą temperaturę, pyk. No i gitarka. A, jeszcze jedno. Pyk. Coś takiego. Potem zniszczymy po prostu tą ścianę i będzie gitarka. I powiększymy magazyn. Myślę, że o tyle wystarczy. No już wam powiem, że nam się miejsce zrobiło. Więc jest spoko. Dobra. Jakoś tam sobie kopię, nie? Nie ma jakiegoś szału, ale... No coś tam robi, coś tam robi. Chociaż wydobywa w jakiś sposób ten metal. O kurde, kapsuła transportowa. Cegła złapienia. No spoko. Niech będzie cegła złapienia. Może coś z tej cegły zrobimy. Tu chyba jest też. A nie, to jest z marmuru cegła, okej. Plaga dobrze sobie radzi z tym górnictwem, zauważyłem. Napierdziela oprawa. Martyna, no też coś tam kopie, nie? Nie, no dobrze jest. Tylko on ciągle, kurde. Nie, gdzie on idzie? Czyści brud, aha. Ta. Pierdyknie sobie raz i od razu się zawija. W ogóle on coś. Lagos podrywa mi Martynę. Halo. Czy tutaj jakieś serca były, no? Nieładnie tak, kurde, levele. Nieźle, co? Dobra, fajnie by było, żebyś to dokończył, sztakier. O! To. Dobra, to będzie można już rozłożyć. No i super. No to też rozbierz, ziomy. Ten obszar będzie można już powiększyć. O, zarąbiście. No, teraz to elegancko wygląda. Prestiżowo. Dobra, tu jeszcze widzę, że trochę tego metalu jeszcze jest trochę. Okej, okay. I możemy jeszcze
wysypiska nasze powiększy. Dobra, gitar siema. Aha, widzę, ten pokój został wybudowany. To tak. Łóżko na naszej kobity. Dodatkowo kresło. I dodatkowo lampę. Ten kabel będzie trzeba tak pociągnąć. No dobra. A i tak tego metalu wam powiem, że jest, kurde, i tak jest za mało. Niby tu tyle tego metalu wykopaliśmy, ale wciąż jest go za mało. Dobrze by było jeszcze stąd jakiś ogarnąć. Gdzieś tu w pobliżu jest jakiś metal. Halo, halo. No nie ma za bardzo. Ale tu jest. Dobra, wykopiemy już tak. Oj, tu jest kolejny. Go, kopcie to. Kopania jest mega dużo. A dobrze. Zmagazynujemy sobie najwyżej ten metal. Na pewno się nie zmarnuje. Tu można odznaczyć ten obszar. Ale ogólnie już jest na plus. Mamy ten pokój zrobiony dla tej nowej kolonistki. Mamy szpital w połowie zrobiony. Aha, jeszcze trzeba w tym szpitalu, trzeba lampkę postawić. I będzie gitara, no i zarobiście. A te klimatyzatory, widzę, jeszcze są do robienia. No w ogóle jak tu temperatura? 20 stopni, a na dworze jest 16. No w sumie ten grzejnik niech sobie działa, niech sobie tam ociepla trochę. No i co, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Zachęcam do łapkowania, do komentowania. No i życzę wam udanego dnia, miłego dnia. Na razie, trzymajcie się, cześć.